Assalamu alaikum. Dziś piątek, więc o piątku. Piątek po arabsku to Juma. Jest on najświętszym dniem tygodnia, w którym ofiarowywane są specjalne modlitwy kongregacyjne. Piątki są uważane za święto samo w sobie, a muzułmanie szczególnie dbają o noszenie czystych ubrań, kąpanie się i przygotowywanie specjalnych posiłków w tym dniu. Modlitwy piątkowe, po arabsku Salat al-Jumu'a, odbywają się około południa zamiast modlitwy dzur. Pierwszym wezwaniem do modlitwy jest adhan, a drugim ikama, która jest wyśpiewywana, gdy wierni już są w meczecie. Według większości szkół sunnickich i niektórych prawników szyickich modlitwa piątkowa jest obowiązkiem religijnym. Dżumua nie jest obowiązkowa dla starców, dzieci, kobiet, niewolników, podróżników, chorych, niewidomych i niepełnosprawnych, a także tych, którzy są poza granicami dwóch farsachów. To jest około 5 do 5,5 km. Przed udaniem się do meczetu na modlitwę piątkową należy się wykąpać, wykonać gusl, obciąć paznokcie, wyperfumować się, tylko mężczyźni, i założyć czyste ubranie. Nie jest zalecane przed modlitwą spożywanie czosnku, cebuli i palenie tytoniu. Należy umyć zęby. Po przyjściu do meczetu należy odmówić modlitwę składającą się z dwóch rakatów na powitanie meczetu, a następnie w absolutnej ciszy wysłuchać kazania, czyli chutby, wygłaszanej przez katib. Katib i imam, który prowadzi modlitwę, to może być ta sama osoba, ale nie musi. W wielu krajach muzułmańskich weekend obejmuje cały piątek, podczas gdy w innych piątki w szkołach i niektórych miejscach pracy trwają tylko pół dnia.